Siemano graczu, dziś kolejna porcja serii gier widzów, w której pokazuję wasze propozycje gier na telefon. Piszcie w komentarzu kolejne propozycje gier, a pokażę je w kolejnym filmie. Lepiej trzymaj się mocno, za chwilę zaczynamy nasz gamingowy seans. Zaczniemy niestandardowo od mojego polecenia. Jest to gra polskiego twórcy, który tworzył to cudo 9 lat. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się stworzyć Grzegorzowi w pojedynkę. Gra wprowadza nas tajemniczym, przygodowym klimatem, który towarzyszy nam już do końca. Z racji tego, że twórcą jest Polak, gra jest w całości dostępna po polsku. Jak to się mówi, jest to RPG, o którego nie prosiliśmy, ale którego wszyscy potrzebowaliśmy. Wiem, że nie będziesz żałować, kiedy w to zagrasz. Link do gry znajdziesz w opisie filmu. Stary, dobry Dead Effect, co? Jest to chyba jedna z pierwszych tak ślicznych gier na telefon, jakie powstały. Dacie wiarę, że wyszedł w 2015 roku, 6 lat temu. A graficznie prezentuje się tak, jakby to była nowa sztuka. Mateusz, ogromne dzięki za przypomnienie nam tego klasyku. Zdecydowanie, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, to jest to must have. Ojejku, jejku, jakie kolorowe. Gra przyciąga uwagę od razu, co nie? Widać też od razu, że będziemy tu organizować mocno taktyczne walki turowe, więc tytuł jest idealny dla każdego gracza, który uwielbia być generałem na wzgórzu i decydować o losach bitwy oraz miażdżyć rywali swoim sprytem i wykorzystaniem mocnych stron swoich jednostek. Tomek się ze mną zgodzi, prawda? To jest kozak wyścigówka, ja bym powiedział tak, gra jest świetna, prosta i efektowna. Czuć, że tutaj organizowane są wyścigi. W tle leci jakiś komentator, słychać widownię, ogólnie ogromne wydarzenie na cały świat. Czujemy, że bierzemy udział w czymś wielkim i zawsze chcemy postarać się dojechać do linii mety jako numer jeden. Biały Wilk, dzięki za podzielenie się z nami tymi emocjami. Jedna z ładniejszych gier na telefon ever. Fajnie, że Among Us nam o niej przypomniał, bo mam duży sentyment do tej gry. Wszyscy, myślę, spędziliśmy przy niej wiele miłych chwil, bo rozgrywka jest prosta, widowiskowa i bardzo miła dla oka. Gra jest świetna zarówno do szybkich rozgrywek, jak i do wygodnego rozwalenia się na łóżku czy kanapie i ogrywania tego. Aż mi szkoda kończyć, ale musimy przejść dalej. Żegnaj Nighthood, widzimy się w opisie filmu. Tak serdecznie polecacie tą grę, że po prostu nie mogę jej tutaj nie pokazać. Podobno jest to gra z 2009 roku, ale pomimo tego, że jest na rynku ponad dekadę, to stale jest aktualizowana, a na YouTubie widzę całkiem świeże gameplaye z tego tytułu. Twórcy stale opiekują się swoim dzieckiem i jest rozpieszczane zupełnie jak gracze, którzy stają naprzeciwko siebie, by walczyć o fragi i zwycięstwo. Ach, wiosna moi kochani, robi się cieplej, niedługo lato, sezon na ryby. Ja bym się posłuchał Krystiana i właśnie poszedł na ryby. Trzeba się trochę wychillować i pomimo tego, że w życiu nad jeziorem złapałem jedynie przeziębienie, to w tej grze chętnie łapię za wędkę i staram się złowić jak największe sztuki. Sztos grafika tylko dodaje efektowności całej rozgrywce. Tą grę polecacie bardzo serdecznie. Jest to inspiracja bazująca na wszystkim nam dobrze znanym, popularnym tytule. I nieważne, że podruba, ważne, że zabawa jest fajna, no i że jest darmowe. Zobaczysz tutaj gry i zabawy oraz pułapki przeszkody, jakich jeszcze nie widziałeś wcześniej. No być może to też była tylko inspiracja, ale nie jest to ważne. Ważne, że będziesz tutaj skutecznie zabijał nudę. Oj, uwielbiam tego typu gry piłkarskie. Moim zdaniem jest to nawet lepsze niż FIFA czy PS. Jak chodziłem do szkoły, to umilały mi czas i teraz w momencie, gdy musicie do niej wrócić, okazja do gry jest idealna. Dlatego tym większe podziękowania dla Kacpra za pokazanie nam tej gry. Ja nie mogłem jej po prostu nie pobrać i nie zanurzyć się w rozgrywce. Ale jaja, to jest gra zombie z fabułą. Autentycznie jesteśmy w samym środku akcji i dzieje się tutaj coś więcej niż tylko rozwalanie łbów zombiakom. Możemy chodzić, możemy zwiedzać, możemy eksplorować i poznawać każdy zakamarek mapy. Oczywiście ten, który jest dostępny, bo hektarów pola, no to tutaj nie mamy. Ale mamy tutaj i tak dużą swobodę i przyjemną dla oka grafikę. Jakubek, dzięki za ten tytuł, będzie grane. Ciary mnie przechodzą, jak patrzę na ten tytuł. Jest mroczny i zły do szpiku kości. Mrok wręcz wylewa się z ekranu. Sam nasz bohater jest tak tajemniczy, że można się go też bać. Przechodzimy krok po kroku kolejne poziomy i kolejnych przeciwników. Gra jest prosta w zasadach, a naszym celem jest rozwój postaci i umiejętne parcie naprzód. Ciekaw jestem, czy Shadowerowi udało się już przejść całość.
Jest to naprawdę gigantyczne pikselowe MMO. Jest naprawdę rozbudowane i może zapewnić zabawy na dziesiątki godzin, może nawet setki. Kamernik coś o tym wie, bo serdecznie nam to poleca i jest mocno zaangażowany w ten tytuł. Do gry oczywiście zaprosić możesz znajomych, by wspólnie dzielić wrażenia z rozgrywki. Ta gra, którą polecił nam Paweł, jest świetna. Kompletnie o niej nie słyszałem, a ma bardzo ładną grafikę i fajną zręcznościową rozgrywkę. I serio, sam teraz widzisz, jak bardzo ekstremalnie zręcznościowa jest to gra. Pędziesz z prędkością kilkuset kilometrów na godzinę co najmniej i starasz się nie obijać o bandy. Uwaga, starasz się. Auta, w jakie masz okazję wsiąść, też są epickie. Sportowe fury, że hej. Kurde, ogromnie dziękuję Ci, Janek, za polecenie tego tytułu, bo taki beki w trakcie rozgrywki to już dawno nie miałem. To jest taka parodia Fame MMA. Gra ma w sobie praktycznie sam chaos. Jest to kliker, w którym w cudzysłowie sterujemy, znowu w cudzysłowie, profesjonalnym bokserem i staramy się kłaść rywali na deski. Od czasu do czasu ulepszamy naszą gwiazdę, by miała jeszcze mocniejszy prawy półprosty i lewy skośny. Rocket League na telefon za darmo. Jest to gra polecona przez Blake Kim, który postanowił, że połączy swoje dwie pasje, piłkę nożną i szybkie samochody. Takie połączenie daje nam szaloną produkcję, w której jest masa akcji i neonowych superkolorów, które mienią nam się na ekranie. Polecam serdecznie przetestować, możesz nawet spróbować zagrać w Turbo League na padzie. Uwielbiam The Walking Dead. Wy wiecie, jak mnie podejść. Wystarczy wrzucić jakąś dobrą grę z zombie i mi się już oczy świecą. Dominik wiedział, co robi. Budujemy tutaj bazę i próbujemy nie tylko przetrwać, ale i zbudować swoje nowe postapokaliptyczne imperium. Sporo jest tutaj strategicznej zabawy, bo to nie jest gra na chwilę. W rozgrywce można zatopić się na tak długo, jak zombie potrafią zatopić zęby w ciele swojej ofiary. Kurczę, jest to tak przyjemna i chilloutowa, a jednocześnie angażująca gra, jakich mało. Good Boy i Adrian, ogromne dzięki za ten tytuł. Można spędzić tutaj godziny na próbie dokopywania się coraz niżej i niżej. Dosłownie tak, jakby naszym celem było przekopanie się do Chin. Co uda nam się znaleźć na głębokościach naszej planety? Tego dowiesz się już sam. To jak? DC czy Marvel? Ja chciałbym zobaczyć tego typu grę, gdzie postacie z uniwersum DC walczą z Marvelem. Jak myślisz, kto by wygrał? Tutaj Cycu polecił nam tą taktyczną grę, gdzie kompletujemy swój skład bohaterów i stajemy do walki w systemie turowym. Możliwość spoglądania na herosów używających swoich kultowych mocy to bardzo fajna sprawa. To też taka stara, dobra giera i o dziwo znowu w klimacie zombie. Tak jak Maciek dobrze wie, bo to już ogrywał, łapiemy tutaj wynurzających się jak krety czy dżdżownice po deszczu zombiaków, z których, i teraz trzymaj się mocno, robimy lemoniadę. I sprzedajemy ją klientom, robiąc na tym interes. Da się? Pewnie, że się da. Sam się przekonaj, tylko lepiej niczego nie pij. I łamie mi się serce, bo na dzisiaj niestety to tyle, ale pamiętaj, że na moim kanale jest jeszcze masa gier, które tylko czekają na to, aż je odkryjesz. Trzymaj się i do następnego. Yo!